Jeszcze kogo? Mój to jest kondom. Tak? No to zaraz ci założymy. Rozumiem, że niczym jest zero. Ja pierdolę, jest dobrze w chuj. Kruszyna zbądź, awans na kapitana. Jest! W końcu! Hurra! Gdzie moje RPG, szefie? Nie żartuję. Mieliśmy tutaj zgłoszenie o kradzieży. Słucham. A kto zgłaszał? Ktoś skradł moje serce. Dawaj, no. Bob, dawaj, Bob. Dawaj. Umówimy się w końcu na tą kawę? Obecnie piję już, proszę pana. No to innym razem. Ja wpadnę jutro. Ja jestem wytrzymały. Wytrwały. Jestem jak kostka Rubika. Im dłużej grasz, tym trudniej to rozwiązać. Kolacja. W porządku. To może na kolację? Być może tak. Tylko ty musisz stawiać, bo jeszcze mało zarabiam. Czy woli pan opaskę na nodze, czy opaskę na oczach, gdy pan śpi? Zasadnicze pytanie, nie? Jak sumie ostatniej nocy odwiedziła, nie? Jak sumie ostatniej nocy odwiedziły, to wolałam tą opaskę mieć na oczach, nie? Żeby później nie przypominać tego widoku podczas walki Pisiego, nie? Z Pisiem. Tak, a potem się obudziłeś i znowu stwierdziłeś, że się zesrałeś, no ja wiem. Tak, ja się zesrałem? A ci tam coś, żebyś ty się nie zesrał, wiesz? Co tam masz? Opaskę? Wiesz, żebyś szybciej spierdalał przede mną po walce, wiesz? Joker, panie, ale jak panie Joker, na chwilę panie. Obecną, to ty żeś tak spierdalał, że ci opaskę na nogę założyłem. Ty mi założyłeś, no i co ty założyłeś tak na swojego fiuta, żeby nie zrobić kolejnego takiego bachora, te? Słuchaj, ja nie, mogę no. Jak kolejne fiuta założyć, nie? O, grubo! Ale ty powiesz, grubo, że Joker, lubisz. Grubo. No widzę, że tutaj między kandydatami iskrzy, to będzie na pewno ciekawa walka. Jeszcze tak mimochodem, takie malutkie pytanie do Jokera. Joker, jak myślisz, która walka będzie trudniejsza? Jutrzejsza z Pisikielą, czy o życie w sądzie za 3 tygodnie? Oj, z drugiej jest to stary pytanie, wcześniej mnie o to pytano. Panie Felipe, jak odpowiem pana Jokera, pan trochę nie odpowie na to pytanie. Dokładnie. Ojojoj, małe balsy. Joker, w takim razie, jak się czujesz z drugą opaską? Druga tam jak to szczycie jest, nie? Ja się mówię do 3 razy sztukę, nie? Dobrze, to w takim razie pierwsza jest zawiązana na jajach, stąd taki piskliwy głos, druga na nocach, gdzie trzecia? To nie widzisz, jak jest pomalowany i czerwony? Kurwa. Joker, miałem cię wyzywać, ale przepraszam. Pierwsze pytanie od naszego miasta polega na tym, czy to prawda, że jesteście bez uzytecji? Nieprawda. Proszę. Prosiłbym rozwinąć odpowiedź. Nieprawda, pożary są, gasimy, jak i również okay. Na napadach. Koty z drzew. Cieszę się, że pan powiedział o tych pożarach, bo kolejne pytanie brzmi, czy to prawda, że podpalacie lasy, żeby było co robić? Nie. Ach nie. Okej, okay. W takim razie pytanie kolejne. Czy to prawda, że jedyny ogień, jaki widzieliście, to w zapalniczce? Przestańcie tak. Kurwa, dziewczyny nigdy nie widzieliście. Ja pierdolę, ślincie się pojebani. Przepraszam państwa, proszę ich nie słuchać. Moje LED jest mocno uszkodzone, potrzebuję je skolować do was. Tak. Które to jest? To jest to brązowe. Sorry, kolega ma problem ze stulejką pod głowicą. W Tajlandii byłem. No. No i mi alkohol poniósł, nie? No. No i taka ładna tajka była w klubie. No i chuja miała. No i chuja miała. No i chuja miała, no tak myślałem. Ja też miałem w dupie. Co robić, Rafał? Co? Odwodniłem się, co? Po prostu nie będę już sikał przez przyszłe 3 tygodnie, ale warto. Weaver od odkurzaczu, a Miko ty z trybem turbo rurem zasycająca. I Wiki, która miała usiąść na konia. No, otwarcie risk zolne, ale tego nie zrobiłem. Jest cicha. Po prostu dla takich chwil warto żyć po prostu, moi drodzy. Ja tutaj z moją narzeczoną, przyszłą małżonką chcieliśmy wam życzyć zdrowia przede wszystkim, bo ten COVID nas wszystkich zajebie. Szczęścia, bo szczęście nie idzie wygrać. Szczęście się po prostu albo ma, albo się nie ma. No i
miłości, moi drodzy, miłości, żeby dzieci były obdarzone miłością, żeby nie miały wodogłowia. No, tarhacie, zapy za dupę. Ja tutaj... Co? Ja tutaj... Wszystkiego dobrego wam życzę. Dobra, już, teraz się uspokój, wiesz. Czekajmy. No przytulku, teraz jest ta scena. Dobra. Zamiana. Dobrze. A teraz już te mniej przyjemna komuśano? Łajzo, mała jebana. Łajzo, ty łajzy kurwa widziałeś przed lustrem, jak ktoś to widzisz łajzę. Kurwo jebana, powtarzam ci cyganie. No matka ci się tam wydziera, idź do niej. Tomek! Ja tam będę zrobić, Tomek. Kurwo, kurwa. Pan Rajbanston wyjdzie. Co ty pierdolisz, Runo? Nie wiesz, kim jestem. Pan Rajbanston wyjdzie, bo teraz rozmawiamy. Dobrze. To ja może kiedy indziej przyjdę, co? No. Panie Rajbanie, za drzwi byśmy poprosili. Kurwa, weź, pierdolisz. Otwórz kurwa, spierdalam stąd. Zero, stawaj. Kurwa, drzwi za rozbiję, wiesz. Ej, spokojnie, byczku. Otwieraj, kurwa! Polak. My Polaki. Wszyscy Polaki. Polak, czeski, brother. Polak. Brothers, Polaki, czeski, brothers. Polaki pierdalać permabanom. Chciałem, że ci nie stawał. Co się słyszałeś? Kurde, to różne plotki krążą. I w ogóle ostatnio Geralt takiego śmiesznego bajgla widziałem, wiesz? Jaden Bajkwist się nazywa. No, to wiem, mały. Słyszałem, że syn ma ojca, znaczy, że... Jakie używki preferuję? Woda z czajnika. Tyle kamienia, kurwa, powiem wam. Najlepiej taka, że nie myjecie czajnika przez 3 lata i dopiero herbatę zaparzacie. To jest, kurwa, to jest to. No, kamienie nerkowe, Śnieżka. Po takich 15 latach spijania takiej herbaty to idziesz na IEM jako cosplay Malphite'a. Cały kurwa kamieniowy. Dobra, przyciągam go ręką gadżeta. Dalej ręka gadżeta. Nieźle rozwinięta ma pan wyobraźnię. Przecież idzie. Faktycznie. Witam. Ty! Lala! Co? But ci się rozpierdala. Żeby się tobie zaraz łeb pochodnik nie rozpierdolił. Round one, fight! Oła! Bo lepiej mieć swój charakter, swoje zdanie i walczyć o swoje niż być pustą wydmuszką, nie? Jezu. Ci powiedz, jak na to mówią na mieście, ale... po co? Szmula, lampucera. Worek na spermę. Aha, no dobra. No właśnie. Cześć, sprytny. No, hejka. Sorry, że na moją się nie dało pogadać, ale... No, Julka mi nie powiedziała, z kim to spotkanie i nie zdążyłem się przygotować. Czy ja mogę już mydleć? Słuchaj, sprytny, ja po prostu chcę ci powiedzieć prosto w oczy, że zależy mi na Julce. Będę o nią dbał, kiedy ty nie możesz i obiecuję, że włos jej z głowy nie spadnie. I chcę ci jeszcze powiedzieć, że twoje życie nie zależy ode mnie, a teraz, jeżeli chcesz oczywiście, to wypijmy za stare czasy. Kurwa. Para pa pa pa, para pa pa pa. Pa pa ra pa 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 pa. Nie no, ten kadr się na ciebie tylko patrzy.
Kurwa, kartę mi wpierdoliło chyba. Jadam. Dobra, nie wierzę, zrobiliśmy komata kadeć na ciebie. Trzymaj mój notatnik. Ja pierdolę. Ale nie mam długopisa, mordo. Mam, zawsze przy sobie. Chmury mogą przypominać kształtem zwierzątka. Jedna dzisiaj wyglądała jak słonik, jedna jak żyrafa. Jedna wyglądała jak chuj wie co, bo nie rozpoznaje takiego kształtu. Odkryłem nowe słowo. Zaintrygowane. Nie do końca wiem, co to oznacza, ale podoba mi się. Zimadę i maćkowelowe, którą podajemy. Ale za zapalniczkę? Tak. Tą lepszą. Tą lepszą? Maćkowelowe, tak? Nie, tą drugą. Tą drugą? Zipolopo? Nie, tą lepszą. Najlepszą? No to najlepszą masz. To będzie dopłata 5000. Nie, ta jest gorsza. To jest gorsza? Masz zapałki i spierdalaj. W sumie tak, to jest Mistrz Ognia. Twisted Fate. A ty? Właśnie myślę. Ami? Może Fizz? Fizz! A ja? O kurwa! Malafite! Malafite! Ja jestem Janan. Kto? Nadjajan. No co? Nadjajan. Nadjajan? Ten ta bramka dotyczy wody, Logan, przygotuj. No co się przygotować? Woda nic nie mówi. Woda to czas milczy, obserwuje. Czytanie z ognia. Co to za krimjitsu, kurwa? Ja bym chciała poprosić zdrabkę. Zdrabkę? Zdrabkę. To weź przejść kciukiem po czole, bo masz tyle tapety, że akurat będzie zdrabka. Tym autem. Którym? Tym szarym. Jaka to marka? Jaka to marka? Co to Brabus, jest? Brabus z Brabusem! Rok nauczyć pana jeździć? Ja pierdolę, ledwo cię zauważyłem. No? Tym hamerem mojego radiowozu też nie zauważyłeś, jak mi w tył wjechałeś? Halo? Co mówiłeś? To co słyszałeś? O co ci fałdka chodzi znowu? Ty wiesz, o co mi chodzi. Ja tu załatwię mi interesy, a ty się wpierdalasz jak pod McDrive'a. Zaraz ci przerwę te interesy, bandyto jeden. Czemu bandyto od razu? W dupę mi wjechałeś, nikt w życiu mi w dupę nie wjechał. Szef, jak teraz to nie było przyjemne. Oprócz celulitu to nikt. Remek, słuchaj, to Remek, to zróbmy tak, że ty będziesz wieśniakiem. Może dobra, tak mu będzie łatwiej. Okej. Okay. No, może będzie łatwiej. Dobrze, no, to ja jestem tak wieśniakiem, podjeżdżasz do mnie. Słuchaj, kurwa, zabieram ci te kozy i nie interesuje mnie, co ty myślisz. Kurwa. Ale ty do mnie nie sepleń, bo mam kurwa tego dość. Dobra, kurwa, nie chcesz rozmawiać normalnie. Wyjmuję kurwa kosę, coś mnie wkurwiasz, albo dajesz to, te kozy, normalnie, albo zaraz tą kurwa kosę będziesz miał pod żebrami. Chłopie, ale nie wkurwiam, nie? Albo kozy, albo masz kosę pod żebrami. Od gubernatora i prokuratora. A kto jest gubernatorem i prokuratorem? Zmienię nazwiska, to są... A gubernatorem? Nie znam. A nie znasz... Był zamaskowany. Gubernator zamaskowany?! No kurwa! Gdzie jest Departament Sprawiedliwości?! Przepraszam, Jerry, kurwa! Jaki policjant może się wydybać, kurwa, przyjeby jebane. Ale nie każdy, kurwa, jest nurkiem, pajacu pierdolony! Policji! Gdzie ty kurwa nurka widziałeś? Patrolowca jebany debilu! Kurwa, jesteśmy w grze, rozumiesz to, że jesteśmy w pierdolonej grze? Ale i są potrzebne osoby do wyłaniania, rozumiesz to, kurwa, pajacu zajebany? Że to jest kurwa gra i nie mamy medyków? Dobra, wyjazdmy. Halo? Ej, ty możesz mnie wziąć na barana kajdankami ze mną tak zapierdalać? Ta! Zdecydowaj. Sorry, telefon miałem od menadżera, nie? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Jakaś chyba ukryta kamera. Spierdalaj. Ja pierdolę, egzorcystę trzeba wzywać. Kurwa. No idź, kurwa, tym jeleniem. Jakim jeleniem? Chodź. To chyba renifer, panie Montana. Jaki... Chodź. Czekajcie, bo coś znalazłem, leżało tutaj. Chcecie może buszka? Weźcie sobie. Chcesz może? Chcesz może puszka? Weź mi odpal. O kurwa.
O! Ale nie jedź dalej, już nie. Ła, co się w ogóle stało? Mam policjanta. No, mam policjanta. Dobra, mam policjanta. Dobra, spokojnie, naprawić policjanta. Naprawicie za policjanta auto, dobra? Okay. Auto naprawić za policjanta, dobra. Ale dajcie go od razu. Od razu go. Mam policjanta. Policjanta mamy. Na pewno jesteś moją mamą? Jestem. Czemu w ogóle takie pytanie zadałaś? Bo się coś nie zgadza. Co się nie zgadza? Jak ja jestem ładna, ty ładna nie jesteś, to coś tu jest nie tak, bo tata też brzydki. To ja to przepytam, zobaczymy czy nadajesz na WLT, dobra Skaju? Dawaj przy mnie. Dobra, kim jest dla ciebie Eden? Kim jest dla ciebie Majzon? Majzon kurwo. Dobra, co Majzon robi najlepiej? Nie wiem kurwa, zamyka mordę. Dobra, co byś z chęcią zrobił z Majzonem? A ma streama? Mam. Wycą mu misia z bombą. Majzon do ciebie celuje, co robisz? Combat loga. Dajmy mu WLT, to jest idealny przykład gracza na ten serwer. 3/4 tak robi kurwa. Coś nie tak? Zmień perfumy. Dobrze, co? Panowie, idziemy. Skurwy się. Ładuję, czekaj. No ładuję. Dobra, me ładuję szklankę do bagażnika. Dół szklanka się rozbija, rozpierdala oko osobie obok. Tego. Co? Ma ktoś pojęcie, co to może być? Plagi egipskie. Niestety nie, jest to... Rozpierdol? Nic. Jest to... Nowa mapa w Fortnite, przedpremierka. Zobaczcie kurwa, jaka zajebista. Klasa kurwa, wiecie ile za to dałem? Ja pierdolę, screen. Klasa, najgorzej drukować, bo to na płótnie, kurwa. Zalewa pani? No zalewam. Zaleje pani. Która to mamy ten numer? Jak nie wchodzi, to plujecie tam? Trzeba. Zalej kurwa, do pełna. No musi być poślik zawsze, proszę pani. No jak? Co to jest ten wlewane? Pełno paliwo? Nie. Na gaz. Na gaz to chyba nie ta dziurka. Co ty robisz? Takuję. Tak ci bęben wyjebało, że musisz łapać? A, pan Burmistrz do niej mówi, tak? Nie. No to zapas się trzymam po prostu. O, obraził się. Wielce obrażony. Czemu ty mi serduszko pokazujesz tymi palcami? Nie, bo po prostu się za pas trzymam. Fajny masz pas, fajny. Taliaosy, kurwa, taliaosy. Ty weź, kurwa, zamiast do Bob, to Victoria's Secret przystartuj. Chyba będzie trzeba. Łykaj, kurwa, waciki, nie wiem. Chuj wie, co wy tam robicie. No, formę masz zacną. Ale ta sama flaga tutaj, no to w ogóle dodaje pięknego kontrastu. Tak mądry naród, a taki debil nosi. Skakać? Tak, nie bój się. Jest gitara. Kurwa, czemu mnie cofa? To kurwa bandzi. To jeszcze raz. Dosz, to żadna mama sitka mnie nie pozna, jak ty mnie tak przerypiesz, głupie. Będziesz chodził o kratki przez 2 tygodnie. Kukle będą mnie spędzić, ja nie mogę. Jasne, że możesz. Juan, nie chciałem tego robić. Jednakże muszę. Przestań, na kolana. Nie rób głupstw. Na kolana, Juan. Pamiętaj, nie rób głupstw. Ta latarka dzisiaj będzie świecić w tobie od środka. Juan. Dobra, byczku, to zaraz umowa. Opowiedz mi historię swojej postaci, tak minimum przez minutę, dobra? No dobra. Dobra, mów. To tak, Chris urodził się w 1995 roku. Wychowywał go ojciec. Hej, bo jak się okaże, że mały, to za każdym razem jak go będę widzieć, to będę się śmiała. No to taką ma knagę. Kurwa, masz farta, że wszystko chybiłem. Kurwa, bujam się do DJ-a Wronko, możesz opanować pizdę? A ja... No kurwa, jebana. Mogę być swoją suką? Lisek, uwielbiam liski. Dogadałam się. Tego. Jezus Maria, co to za pytanie było? W pewnym momencie, bo generator z ziemi się pojawił. Co pojawił? No generator. Generator. Juryczku, ty same problemy stwarzasz. W momencie do wyjebania jestem. Juryczku, nie podobasz mi się. Co się z tobą dzieje ostatnio, ty mi powiedz? Kobieta. A pierdolnij tą kobietę.
Po co ci kobieta? No, oczywiście, że tak. A tobie po co? A tobie po co? A tobie po co? Słuchaj. Dorośniesz, to zrozumiesz. Ktoś w tym jest, ktoś w tym. No. A ty co się wyrywasz, co? Ty go spytałem. No, ty spytałeś. A ty trąbki nawet przy kobiecie rozwinąć nie potrafisz. Czy będziecie mieć jeszcze jakiegoś mini czarła? No, mamy takiego inwiaczka, ale nie wiem czy panu... Ale dużo płacze. Nie wiem czy, jak dziecko. A takie. To chyba dla rozwóder byłby idealny. No. Na przykład. Ale to wie pan, Jezu, taki inwiaczek to panu się nie przyda, bo pan go weźmie do domu na chwilę, pan coś mu powie, a ten od razu. Rzędowy masz bana! Zaraz zobaczymy, jak się na pompkach będzie. Tak kurwistańskie robię, nie będzie tak łatwo. Pierwsza pompka kurwistańska, bardzo poprawna. Druga pompka kurwistańska, bardzo poprawna. Co teraz widzisz? Nie wiem, ale szukam tej drugiej smywarki, bo jedna jest obok piekarnika. Jedna obok piekarnika, a druga tam po lewej, w szafce z winem. Nie widzę, która. Która to szafka? Ta z różową obudową. Czuję się jak w takim jednym miejscu, co to zawsze kanalizacja zalewa, kurwa, pod wielką cipą. Utopiłam się! No nie utopiłeś się, jak mówisz do nas dalej. Bur. A co masz po... Autostrada, kurde, nie wiem co. No kurwa, no. Nie, jak ja mam wygrać tą grę z tobą? Już było tak z jego. Przegrałem, dobrywka, przegrałem. A tak serio to wy wygraliście. Must win policji. I Ryan standardowo, przegrałem, dogrywka, przegrałem. Rządowy, przegrałem. Stop akcja, cofamy to. Oczywiście Ryan przegrany jak zwykle schodzi. Tak. Serio? Może trochę da. Mam to na pewno powiedzieć. Tak. Kieliszka może najpierw na lek. Nie, bez kieliszka, dobra. Drzwi. Dobrze drzwi? No, coś tak w tym stylu. Drzwi. No. Kogo odgrywasz oprócz pajaca z internetu? Mam takich wspaniałych ludzi, którzy tutaj są, ciebie, Kasiu. Myślę, że gdybym nie zaczął grać w GTA w roleplay sam nawet, to myślę, że dzisiaj by mnie tu nie było. Powiedz coś. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja. Stevie Psikela! Witamy bardzo serdecznie, Guzika. Wszedł jak szef, no po prostu szkoda gadać. Mutacja jest sezona. Ewoluujesz na Raichu z Pikachu? Tak, jaja mi rosną, bo żeby w radiowozie żadnych nie było. To... No 60 lat będzie trwał ten dom w takim idealnym stanie. I 60 lat to twój stan i chyba będzie spłacał mamy... kredyt. O! Kurwa! Yeah, mate, aha. That's right. Kurwa, jak miota je. Zamknąłem, kurwa, telepatią. Teraz niech się kurwy bawią. Niech tu wchodzą, kurwa. Była taka dziwka z Amsterdamu, co się zwała Krzawa Brąka, bo jak rozkładała uda, to miażdziła członka. powiedz coś, ja broń przygotowuję. Czy nie, to zdjęcia szybko ci piznę, pa. Ale żebrakiem jednak jestem, bo nie mam kasy, tak więc patruję cię na naczepę i potem kieruję ruchem. A jak mi się nudzi, to na wędki idę, czasem podsłuchuję, co ryby pierdolą, potem szukam śladów, co się dzieje. Jak nic się nie dzieje, to kopię w ogródku. A jak trzeba przesadzić jakąś większą sadzonkę, no to wiesz, biorę większą łopatę, nie?
Potem kurwa, jak zbiorę dobre plony, to idę do domu, piszę kurwa na Allegro, że sprzedam paprotkę, sprawdzam notatki, ile mi zostało tych kurwa paprotek, nakurwiam młotkiem szafkę, potem szybko myję okno, jak mi się nudzi, to se mima nakurwiam przed żoną, choć jej nie ma. Potem jestem wkurwiony, bo co obiad zrobiłem, to blat muszę umyć, światło mi pierdolno, to myślałem, że prąd mnie odcięła, to naprawdę żarówkę wymieniam. No i potem walczę kurwa coś w drzewie, jak nie ma co, no to wiesz o co chodzi, wiercę sobie szafkę. Ała, kurwa i chuj. Dobra, no to długa panowie, dawajcie! Cardio! Ja robię. Siad? Coś koło pieska, kurwa. Mój też mnie słucha. Dzisiejszym, aby uczcić tworzenie legendy, aby uczcić to, że tyle razy się utrzymujemy, niech każdy weźmie szampana w dłoń. Wznieśmy toast. Proszę o postawienie. Przepraszam. Mogę szampan. Patrz, gdzie mam wyrywać na dziecko? Patrz, patrz. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem samotnym ojcem. Dobry. Niech... A, dobra. Żartowałem. Do widzenia. Do widzenia! Jasne. Do widzenia! Nara. Proszę pana! Pan sobie w dupę ten palec wsadzi! Spierdalaj pan! Ja jeszcze słowo! Komendę. Dziadu! Jeszcze słowo! Dziadu jebany! Ja żem tą komendę budował moimi rędzoma! Taki szacunek mi okazujesz! Spierdalaj! Proszę pana, policjant to nie popierdółka! Spieprza pan stąd, zanim kopów na dupę panu sprzedam! Sam spieprzaj, chuj młody! Do widzenia! Nie pany, wypierdalaj! Ale mi ciśnienie podniósł, wieź mnie do szpitala od razu! Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki! Pocałunek był za krótki! Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki! Pocałunek był za krótki! Jebłem babę na pasach! Nie wiem, dobrze, obywatel. Okay. Wziąłeś? Szkatulski jest! Dawaj, na spota, na spota! Dwa! Ale ty jedź tak, żebyśmy się schowali. Jedzie, dobra, nie wiem. Dobra. Jedź prosto i prawo, prosto i na prawo. Na kasyno jedzie prawo, teraz. Prawo, tak. Widać, kurwa! Ogień! Daj kurwie miodu. Kurwa, no nie daj się szybciej, no. Dasz radę, proszę, normalnie. Proszę, tu go chapiemy, zobacz, zobacz. Tak, tutaj, stań. Tu? Nie, dalej. Tak, może być tu, no. Pa. Nie, tu. Patrz! Zasz radar. Nie! 186! Prawie jedziemy! La, señores. Parte Boris. Ała bardzo boli. To poczekamy na kolegę. Ja też. Ej, idź stąd, kurwa. Ja, idź au. Idź sprechę jetzt durch, weil der First Aid gar nichts. Und dann ich sprechę durch, weil der First Aid gar nichts. Ty, Rutega, podczas seksu ona ci krzyczy tak, czy ja, sehr gut. Kiedy dwójki się zobaczysz? Mhm. No, pocieszyłem, uśmiechnąłem się. Może pan się ogarnąć, proszę. Nie zasz metod. To tak było napisane. Chcę, żebyś trochę szybciej zdał, bo trochę chuj jesteś, wiesz? Boda, słuchaj. Teraz Rudy, wystąp. Chciałem ci dać nadzieję, ale wstąp do szeregu. Tutaj na górnej szafce była setunia, zobaczcie, tutaj, tu, o, tutaj, na tej, o, a tutaj niżej, zobaczcie, tu, o, to flaszka będzie. Zobaczcie, o, tutaj niżej, o. Pierdolę to gówno, ja dupię. Weź mi kurwa Janusza, odpal 10 żetonów, co? Żebym to jeszcze miał, chłopie, u mnie to jest taka bida, że kaczki chleb mi rzucają. 5 wartości, którymi kieruje się pan w życiu. Nie wiem, naprawdę nie wiem. 5 wartości, w sensie, na przykład. No 5 wartości, które są dla pana ważne, nie wiem. Przyjaźń, miłość, o, pracowitość. O, no to już trzymam w takim razie. Dobrze, w jaki sposób nawiązuje pan znajomości? Głównie przez Tindera.
Co pan uważa za swoje największe niepowodzenie, porażkę? Nie zdanie kursu na prawo jazdy. Gdyż tutaj to w mieście podróżowanie autobusami jest ciężkie, bo ich nie ma w sumie. Nie ma, Surcia. Kamerka jest. No i super, auto tato ci kupił. Co? Na początek. Nie, no ty jesteś chamem. Masz, o, fa jeździ, fa. Widziałeś? Kurwa, Ali, ty jesteś takim człowiekiem, że ciebie ciężko jest nawet o coś spytać. Co to kurwa za tyrania? Zjebać mi się kurwa chce. Wow, jebać! No co? Jebać trawę, kurwa, bo rośnie tu. Jakie tutaj stanowisko dla pani oferujemy? Jakie? Właśnie się zastanawiam, jakie tu pani dać sceny. Trzeba podbiórkowe chcieć. Żartuję. Przynajmniej konkretna kobieta się nie pierdoli. Nie pierdoli w tańcu. Dobra, no. Czyli menadżer, nie? Menadżer. Typuję w tego tłumacza. Mino habla español. Mira, tu funkcjonario dijo que mi madre es una puta, si? Mira, escucha. Co? Pański funkcjonariusz powiedział, że moja matka to dziwka. Sisi, entiendes? Tam jestem. Cześć. Cześć, ja tam jestem. Soreczka, ale wiesz... Nie! No jesteś przyjebany, kurwa. Przyjebany jesteś. I co mam teraz, że pod mapę wpadłem pisać na podróż? Jest pierdole, kurwa. Z tobą jakieś, kurwa, ryby jebane. Na ryby. A pierdol się, kurwa. Chuja nie ryby, kurwa. Dzień dobry. Mam na imię Sebastian Pizikela. Nie mam oznaki, ale to jest mój tablet. Dobrze, to ja proszę spocząć, bo czuję się niekomfortowo. Panie oficerze, proszę mi nie przerywać, bo się denerwuję. Proszę usiąść. Tylko proszę pana, ciążą na panu zarzuty, za które my pana aresztujemy, my pana przewieziemy, my pana skażemy i my będziemy świętowali następny, tak, że tak powiem, wniosek udany poprzez, że pan go wypisze. Czy chce pan skorzystać z prawa do wypisania wniosku na temat pozytywnego rozpatrzenia wniosku? Proszę mi nie przerywać. Taser. Proszę pana, przygotowałem dla pana wniosek o dostarczenie dla pana długopisa z niebieskim kolorem. Kręcę się. Wciąga mnie. O! Już tam. Proszę pana, wniosek. Dobra, gdzie długopis? Proszę pana. Proszę poczekać. Proszę pana. Negatywnie. I teraz właśnie będzie się działa magia, bo proszę pana, pan chciał długopis. Zresztą pan chciał długopis. Tak. Zamknij pan pizdę, bo pana zabije. Proszę pana. Chciał pan długopis koloru niebieskiego, a jaki wkład? Proszę pana, mam na imię Sebastian Pizikela. Mój numer odznaki nieprzydzielony, ale mam tablet. Oto jest on. Proszę pana, znajdujemy się na komendzie Winewood, nieopodal kasyna, a właścicielem kasyna jest pan Joseph Kito. Proszę pana, przygotowałem dla pana wniosek, który ma na celu dostarczenie do pana osoby wkładu do długopisa koloru niebieskiego. Proszę podpisać. Chuj, że mam swój długopis, nie, ale proszę pana, na rozpatrzenie wniosku szef policji ma 7 dni. Powodzenia. Dzięki. No spierdoliłem stamtąd, bo tam za duża korupcja. Ja nie chcę tam pracować. A korupcja ci nie odpowiada? Nie odpowiada. Ja za dobry. Mój ojciec zły, ja dobry. Zobacz, co Janina, znaczy Margaret robi dla ciebie. Zobacz. Jaka Janina? Zobacz. Margaret po prostu jest na ciebie hot. Margaret. Hej,
Dzisiaj to już nie, ale jutro ci moim falafelem jadę w dupę. Falafelem. Tylko proszę, zawiń firankę. Moim to falafelem. No nic, dobra, uciekam spać, trzymajcie się. Dobra, się. Trzymaj się, mała, fajną masz szparę. Kierowca, opuść szyby. Nie, kolega nie wychodzi. Ale żeś opuścił, kurwa, mięsień sik strzałka w dół, ziomek. Co pan mówi, co pan mówi? Szybko z tym kurwę szybami. Kurwa, no, jak to wygląda? No, te same okulary. Szmata. Służba medyczna, droga panie lekarzu, panie ordynator. Tak. Prosiłbym o opatrunek medyczny, ponieważ zraniłem się jadąc samochodem. Wystawał ostry plastik, przeciął mi troszeczkę przed rami, jest to głęboka rana, ale krwawi. Możecie się tym zająć? Ja to słyszałem, że jak pan został kiedyś postrzelony, to pan jedynie siniaka miał, nie? Na czole, no. Nie, no tak naprawdę mam podłączoną butlę z henem pod trawicę i na bieżąco po prostu ja nawet nie muszę jej wciągać, bo ona mi się automatycznie wciąga. Ale jak mi się kończy, to tutaj obok mam taką butlę wielką, z której wciągam. Teraz na przykład z niej wciągnę. Trochę bardziej mi się ten głos tak jakby, wiecie. Uwaga, uwaga. Siemano! O kurwa, ale mi głos teraz wyjebało. Ja pierdolę. Teraz trzeba odkasznąć i wiecie. Nie no, tak naprawdę na szybko wiadro przyjebałem, ale musiałem wymyślić jakąś historyjkę, żeby nie było, nie? O kurwa, ale masz marynarę! O kurwa, się pozmieniało! Ulalalia! Dzień dobry! O kurwa! Pani funkcjonariuszka! Kto to jest? Przecież maleńka! Cześć, moja dziewczyna! Co? Ja... No się ma mordę, co tam u was? Co jest kurwa? Ja pierdolę! No. Chłopacy, wokół tego budynku każdy z was się rozstawia na każdym rogu. Dziadek będzie musiał przebiec sprintem 2 okrążenia za karę. Ale ja mam chore stawy! Dasz radę, dziadek, dasz radę! Dałeś radę spierdolać? Każdy na rogu! Strzelam. Ja pierdolę! Chłopacy, wokół ja budynku, każdy, żeby nie mógł uciec. To nie dało się teraz tak mówić. Sprintem ja będzie musiał biec. Ja pobiegnę za nim, ty. Da, ty łysy za nim! Stań tam na rogu, żeby tam jeszcze gdzieś nie wybiegł. Dawaj, dziadzia, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Proszę powiedzieć panu, co pan... Panu obywatelu! Mhm. Proszę nie niszczyć dróg! Gdzie? No tam, na lewo! Nie. Nic nie niszczyłem przecież. Jak nie? No nie. Ile pan idzie? Co? O Tatrę! Słucham? O Tatrę, że pan zniszczył znak drogowy. Nic nie zniszczyłem. Tak? Chce pan zobaczyć nagranie? Dobry. Co? Chce pan? No. Co zaprasza do monopolowego? Let's go, papi. Go me. On z Anią idzie. Kurde, tu nie ma, a wy macie panowie? A jednak jest, mamy. Jednak jest. Znalazła. Jest, tam była schowana, no. Tak, monopolną. No. Co tak psikera wywijasz tymi rękoma? Co, jakimi kurwa? Let's go, papi. O. Co jest, kurwa? Gdzie ona jest? Była i nie ma. Tam baba Dima, kurwa, wpadła z cysterny. Co jest gocha, kurwa? Kurwa, ta Tatra jest za mocna. Tak mnie wyjebało z kapki, że na cmentarzu się znalazłam. Myślałem, że wpadłeś do cysterny, kurwa. Gosia, Gosia, jak tam u Daniela? Daniel najebany śpi. Co ty gadasz? No, gadałem im. A Łukasz? Bidolu. A co tam u Jacy? Kurwa. Ja to się nie zdył. A no, bijecie dalej, jest. Czy nie? Nie, bo mu Nelsona na chuja założyłam i wiesz... Odczepał 4 razy aż.
Panowie, ja rutkę muszę zrobić, szybko tatry rzućcie. No leć, leć, kurwa, dawaj. Ej, go back up the moment! Na górze szkatuła, na dole Boni. Będą się kochać, a już aż łza się uroni. Tęskni ta Boni dniem i nocem, weź ją przytul, nie bądź klocem. W jeziorze płynie woda sobie, a ja to piszę, bo tęsknię po tobie. Dzieci chciałam mieć z tobą kilka, a ponieśli i wilka. Szkatuła, czerń twych oczu mnie przeraża, jesteś jak piekielna raca. Rozgrzewasz mnie od stóp do głowy, za każdym razem odbierasz mi mowy. Twoje chamstwo mnie podnieca, zaraz mi się osunie kieca. W moich marzeniach jesteś tylko ty, a nie jakieś bezczelne psy. O, Rafale, Rafale, wyciągaj tu swoją pałę. Chcę wskoczyć na twego wentyla od stara. Tararara, gra gitara. Widzimy się jutro o świcie i będziesz w końcu mógł być przy swojej kobicie. Myślę, albo najlepsze rozwiązanie. Chodź w dupę, tak. Tu lada i jest goda. Najlepsze rozwiązanie. Gościu, nie. Nie, nie tak? Ona nie z tych. O nią to trzeba się postarać. No, musisz być sasem. Co ty robisz? Co ty robisz, Gocha? Co ty robisz? To z amerykański. Co? Co z amerykański, czujecie? Co czujesz? Zapachy, ten aromat. Let's go. Let's go, papi. It's good sauce, nice. Margaret mówi bardzo mądrze, po zle gramanicznemu. To jest kadzidło nasze, policyjne. Jezus. Jeszcze wodę święconą trzeba. Daj się sztachnąć. Sztachnij się. Kurwa, dobre. Chemiczne, ale dobre. Żeby szyba z butów nie wyjebał, bo na cmentarz to wczoraj się szło. Za to wiem, że ciebie nigdy nie wyjebę z butów. Od takiego moonwalka napierdalasz kurwa cały czas, że daj spokój. No trochę tak, no. Ja jestem mocniejszy od kryształu, szefie. Gocha, wiesz co jest zielone i niebieskie naraz? Zielone i niebieskie, bo ja bomba potatrzę. Ale nie, bo to jeszcze skacze. Zielone i niebieskie i skacze. Tak. No. Mój syn, na, jak miał nogę złamaną, to skakał, ale nie, tak mi się nie kojarzy. Gocha, kurwa. Ty, a ty byłaś na walce, jak Daniel walczył? Cześć, Szysza. Nie, nie, w domu Eko. Byłam, kibicowałam. I co? Jak, co powiesz? Lamus. A wiesz, jak robi indyk? No. A wiesz, jak robi indyk bez migdałków? No. Fuu, niedobre. Mianowicie, chciałbym wpierdolić makowca. Na mieście mówią na mnie dziad i chciałbym powiedzieć, że dokładnie w tym miejscu gangsterzy przechowują 4 miliony nieopodatkowanej gotówki z narkotyków i chciałbym, żebyście się tym zajęli. Okej. Okay. 15 osób podjeżdża i mówi, że to pieprzyć makowca. Tak. Okay. To do widzenia, spokojnego dnia. Do widzenia. Mam przepis zupa na krem z dyni, na Kasia gotuje. Widzisz? Takie ty masz mądre słuchacze. Myślisz, że oni mają zupy ugotować. Spłuczkę by ci naprawili, ale nikt się nie chce z tobą żenić. Wolę ci podać przepis na spłuczkę i zupę. Kocham cię. Ja ciebie też. Zostaniesz ze mną na zawsze. Kupię ci kota. Dzięki. Z tą zupą. These guys, take it off. I will be friendly to you. I won't fight. I would take it off, really. I would take it off. Wait. In this book, is wrote, you are fucking bitch asshole policeman. And now I take the fucking bongo. Fuck you, man. Ty obsadzi kurwa samochód. Co? No pa, obsadzi samochód. No to. Samochód jest. Obszczany. Kurwa. Faktycznie, samochód jest obszczany. Klęknijcie, jeżeli chcecie żyć. To ostatni może dzień? Się nad wami zlituje, albo nie. Oczywiście ostatni dzień waszej wolności. Gdybyście myśleli, że was zapierdolę. Ja, Dobrowi Rose, pasuję was na rycerzy FOP-u.
proszę wstać. Rycerze fopu, kurwa. Pocałuj sygnet. Ja pierdolę. Ej, bo oni się speszą. Wielki kurwa, rycerze. Ten, co wymyślił z tymi rycerzami fopu, kurwa. Super. Ojciec Mateusz! Do końca życia będziesz mnie na wózku targać. Nie no, poszywamy, zobaczymy. Dobra. 37 dla patrota, 15. Kto będzie mandaty wpisywał teraz? O Jezu, strogodio! Pazła Nilsen, wiedźma! A Jezus. Ja cię poskładam spokojnie. Co to, kurwa? To Bacha? Nie, ja... wiedźma. Ja jestem wiedźmą. Ach, wiedźma. Proszę, proszę. Chyba nie słyszałeś mojej wiedźmy? No, nie miałem okazji ci projektować. Serio? No serio, no kiedy kurwa miałem słyszeć? Ty ze mną na randki nie chcesz chodzić. Słodziutki chcesz cukiereczka? Pewnie, że tak. Ja pierdolę. No wziąłbym każdego cuksa od ciebie. Dobrze. Mam domek z piernika na kurzej łapce. O, wpierdol mnie do gara tylko jeszcze. A plażę mieliśmy obok chaty, to po chuj nam była piaskownica. W sumie racja. No. Żeby wszystkie twoje były mogły się do czegoś przydać i przynajmniej by się zbiło z tych desek normalnie piaskownica. Świeżutki pedikier zrobione, a ci mi mówią, żebym zdejmowała sandałki. No nie mogę mi dać dojść do pokoju się przebrać, tylko na bosu musiałam piekać jak debil. I się jeszcze każdy pyta, a ty Lala, gdzie buty zgubiłaś? A ja sobie myślę, no co mam im powiedzieć? No kazali zdjąć, to zdjęłam. Potem mogę ci stópki wymasować, jak chcesz. Obrzydliwe. Jasne. No i super. Zygnę, chodź tutaj, chodź, śmiało. A, no. Poznajesz ten samochodzik, który tam poznajesz? Stoi? O, poznajesz? Poznajesz frajerze? Poznajesz? Nie poznaję. Nie poznajesz? To trzeba ci będzie przypomnieć. George, weź go. O kurwa! Stoj, stoj, bo ci rozjebę łeb! Kurwa! Wypierdalaj! Wypierdalaj! Au! Kurwa! Nie bij! Au! Nie wdalam! Naga frajerzy, chuj mam w dupę! Ja pierdolę! Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja koło 23 to dość wolny będę. Jesteś się wolny, w proszę, sensie nie zajęty. Niech mu się to uda. Proszę, wierzę w niego. I mam dla pani taki upominek. Wierzę w niego. To jest proszę bardzo, lornetka, żeby pani nie wypatrywała o tej 20. Był oraz marynarz, który mówił, że go dupa boli, patrzy, a tu sam kapitan w koi go pierdoli. Hej, halelele, hej, 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 Znałem kiedyś kapitana, wielki był wielbiciel sportu, stawiał żagle na fujarze i wychodził z portu. Hej, la, 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 la. Obywatelu, zapraszam na pobocze tutaj. Do prawej strony pan zjedzie. Może pan przyjechać. Co nie chcę? Nie, nie, zatrzymaj się pan na poboczu. Dalej trochę, dalej, dalej, dalej. Minika na poboczu. O te skorwy, synu! Co jest? Wsparcie, 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 wsparcie! 80 no, kadet. 34, rozpoczynamy 10-80 za holownikiem. Ty skurwys, co się dzieje, Jezus Maria! Pomocy! Święta. A to nie nas! Jezus, człowieka zabiję! O matko! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Co tu się dzieje? Jezus! 0-0 pozycja, teraz pozycja mamy pojazd i udał się na chodnie. O kurwa. Przecież się mógłby Cześć. Pomocy! Kiedy przejeżdżamy na czerwonym świetle? Stwarzamy zagrożenie w ruchu lądowym. Dla kogo? Dla innych uczestników. I dla? Zielony pan. Samego siebie. I dla siebie samego, dokładnie proszę pana. Jesteśmy w okolicy centrum miasta, gdzie jest dużo jakby wyszło małe dziecko na ulicę, które miałoby zielone światełko. Na przejściu dla pieszych. Jakby pan nie wpierdolił się, przepraszam, uderzył, takie małe dziecko, co by pan zrobił wtedy? Poszedł do więzienia. Dokładnie, na ile lat?
W chuj! To jest kompresor, czy otrzymałeś? Ale to pani, to nie jest taka zła. Lejla, to jest normalne z nimi. Jedzi sobie z dwa kurty do śmiecha, tak zrytowanie. O, dalej chcesz się czarować. Taki no dawaj, dawaj! O, kula, tak. Zjadę szybko, zaraz da. Klasa, klasa. Kurwa! Jest! Ty, chłopie, tu się nie jeździ rowerem. Ja bym chciał kupić samochód. Super, tylko rowerem się nie wjeżdża do salonu. Dlatego nie wjechałem do salonu, tylko obok. A co to jest? A co no, to jest? Co? Słucham, co? No co to jest? No co kurwa jest, słucham. Jakim proszę rowerem? Wyjechać. Jakim rowerem? Pan przyjechał. No wyjechałem, obok sobie zaparkowałem tutaj. W dupie pan zaparkował, tam ma pan parking. Słuchaj kurwa, ostatnio ukradli jak tam miał. Pierdol, no to, nie. To sobie kurwa za ten. A to się pierdol, kurwa, dziadu jebany pierdol. Można kupić tylko nie rowerem. Kurwa. Jak chuj, spierdalaj stąd. Kurwa. Zaraz spierdalaj to ty będziesz kurwa, na grzybie kurwa do lasu. Ja pierdolę, ty jak chuj. Ta, Jacek! A, to chuj. Mój konkument zajebany. No. Miałeś go wyjebać z chaty. Kurwa, ale muszę, żeby... Muszę mieć faceta, nie? No ale tutaj kurwa kadet z przodu chce, Tom. Ja tutaj proszę pani, full focus, in the pussy, good digidong i opłacanie mieszkania, proszę pani. Kurwa kadet, ale Daniel ci nie polubi. Łukaszem. Jaki kurwa Daniel? Ty jaki mój! Co twój? No syn! Kadet! Dobra, syna też mogę jakoś przekupić. Nie przekupisz mojej Tatry, mojej jedynki z przodu. Dzisiaj jednak czwarty dochodu szóstego. Pani, jeszcze raz, pani Tatry. No to Tatrę mu kupię, bo żubra. Nie, ty nie znasz nas. Mówi, co jest grane. A to pani z Torunia? Pani Gosia? Tak! O kurwa, to miło poznać. Sprawy takie słowne. A to ty kurwa byłeś tym autem czarnym i groziłem mojemu synowi. Ty. Nie, ja tylko szyny wyjebałem. O ty kurwa, i wysłałem donaty. Zapisuj. Zapisuj. Składam pozew. Proszę państwa, ty kurwa jajkami rzucałaś. Ty kurwa, ty. To było kilka. Ja wysyłałem donaty o treści. Goha. 3 złote. Proszę pani, to ja byłem, na spokojnie. I nie było good, tylko było bad, ty kurwa, ty, paśkoniku. Ty to rumska, ty łachmyto. O jebie. Co się proszę pani stało, że pani z Ameryczki wywaliło z Torunia? Przemyty robię! Jestem prokuratorem generalnym, kurwa, wojewódzkim Los Santos. Ale powoda była w telu! Nie. Bo było zielone. Co pan gada? Czy tu przyniesie alkomat? Będzie dmuchał pan? Do godziny 17. Zaraz pani pokażę, zapraszam na mechanika to... Nie będzie miał kurde pan ubezpieczenia. To wtedy idziemy na wytrzeźwiałe. No. You know when? Okej, okay. I got your ID card and I go in my car. Police. 3, 5, 3, 4, 7, 1. Thank you, Richard. Thank you, Richard. Zawalony warsztat jest, słuchaj, niebezpiecznie. Nie? A, no tak, ja wiem. Po prostu tutaj wiesz, po tym, no. 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 Cześć! Cześć! Tu budowlaną z Wietnamu. Zawalone to jest? No, nie wiem. Ty kurwa! Ja mogła tu Rambo i pajacyk i salce napierdalać. Wej, Gocha, przerzuć parę kamieni, kurwa. Tu wyjedziemy może. Dobra, to ten, przerzuć, ja... przerzuć może pojedziemy, przejdziemy może wtedy. Dobra, poczekaj. Dobra. A co ona idzie robić? Kamienie przerzucać. O kurwa! Poczekaj! O, muszę wykopać, żeby schować, nie? Poczekaj! Może Tatrę wykopiesz, kurwa, jakiś artefakt. Kurwa, Golden Touchway!
Czarna złota! Wipowska! Kurwa! Ja pierdolę, Jezu! Tatra złota! Czurry czas! I give you $3, thank you! Dobra, chodź, bo jedziemy. Wykopałam! Pipśko, aż jeszczego stopnia, poproszę dokumenty do kontroli. Tak, poproszę. Pani Madeleine Curry, ja bym chciał panią serdecznie mocno przeprosić. Wróciłem kierunkowskaz i jak pani widzi, miga. Bo chciałem zmienić pas. Miga. No. Dokładnie. Ale no też nie spojrzałem, martwy punkt wypali. Mam nadzieję, że nie ma pani nic za złe. Nie mam nic złe. Najmocniej panią przepraszam. Ma pani bardzo ładne różowe włosy, podobały mi się. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Oczywiście. No, tak czy inaczej. Gratulacje? No, no, że ładne w sensie. Że gratuluję ładnych włosów. Pan również ma ciekawą fryzurę. Nie, ja po prostu sobie przylepiłem pióra. Pani co? Aha. No. No, ale ciekawe. No, jeszcze raz? O co chodzi w ogóle? No, chciałem przeprosić, nie? A, okej. Okay. No, a przylepiłem sobie pióra, wie pani co, bo właśnie, no, handluję kurami i się dzieje, że będzie fajnie wyglądać. Ładnie, nie? To ciekawe, no. Bohater. Albo reklamę. Tak. Kur. No, dokładnie. Że jak pani potrzebowała jajka, to proszę się zgłaszać. Na Twitterku. Do pana Steve'ego Piśkiery o jajka, to ja wtedy dam. Dwa mam jak coś teraz. Na chwilę obecną, nie? Mogę sprzedać. Pozdrawiam serdecznie. Mogę już odjechać. Tak, po prostu pani jajka trzeba się nie krypować. Tak. Ho, właśnie zostałeś wydymany, jebany frajerze. Gdzie piję za twój kosz? Za twoje pieniądze. O ty kurwa. Ty oszuście jebany. Masz przejebane. Powiedz mi. Zapłacisz za wszystkie dzieci. Za powiedz wszystkie, mi zjebie. Powiedz mi zjebie, ile masz lat? Ty dalej wiesz świętego Mikołaja? Przez twój numer telefonu razem z danymi na darknecie można kupić za $5, kurwa. O ty kurwa. Wiesz, ile dziennie robię? Wiesz, ilu takich idiotów dziennie mi wpada jak ty? Praktycznie wcale, jesteś pierwszy. Dałeś się wyjebać metodą na Mikołaja. Jebany gałgan. Jaki status na strzelinie? Prawidłowy. Status prawidłowy. Ała! Ojajaj, uwaga! O cholera. Cholera, panowie. Ojajaj. Kurwa macie. Rozproszyło mnie to trochę. Warto było szaleć, tak? Kurwa, jechałeś na zgłoszenie, proszę pana, i wie pan, padło pytanie o raport. Wie pan, pada pytanie o raport 35, 10-0. On no, prawidłowy. Prawidłowy. No to zajebiście. No, ale to nie do mnie. A to nie do mnie, to 3-1 zgłaszali. To 3-1, kurwa. Ała. Kurwa. No, jaki status, kurwa? Jaki status? Prawidłowy. Dobra. Tak, ona mi... Flippy flap. Nie, tacy sąsiedzi w wersji damskiej. Ona mi... Ty jesteś ten odmyślenia, a pana zawsze coś, kurwa, zawsze coś się odejmie. No właśnie dzisiaj ona była odmyślenia, dlatego nam nie wychodziło. Dobra. Zrobię sztuczne oddychanie. Lepiej nie, płakam. O, widzisz? Majaczy. Dwa kod 6 do rannego obywatela. Nie majaczy. Dobra, uwaga. Ble. Co ble? Pisikela. New Empire Ray. Fety. Dobra, żyję. Ha, ha! Cześć, Mask. Ale znowu jestem cześć bohaterem, szefie. Order może jeszcze. Nie, wystarczy talon na kurwę i balon. Ale po smaku ust chyba wiem, kto to jest. Kto to jest? Pani psycholog chyba. Kolejna? Aha. A pierdolę, ile my tych psycholog mamy. Tak czy inaczej, mi się wydaje, że to jest chyba Sophie, wiesz? A, czyli ty zaznajomiony jesteś z kobietami poprzez smak ust. No bo akurat się całowałem, więc wiem jak smakują. Smacznego. O, dziękuję. Dokładnie. Miała kawałek kanapki w buzi. O ty kurwo! Ała, kurwa!
Kurwa, jebane. No i chuj. Ała! Ała, kurwa, no. Ała! 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 Pierdolę, to nie działa, kurwa. Kurwa, ja się stała, nie mam jak wrócić do domu, rozjeżdżają mnie wszyscy, kurwa, dobra, co tu się dzieje? Dobra, już. No, ja będę strzelał tu do nich. Nie strzelaj do nikogo! No, nie ratuj mnie! Dobrze, no. Pa. Wsiadę z Golta, kurwa. No masz kurwo głupia szczęście, no masz szczęście, mój bicie! No nie! Czekaj chwilę! Czekaj chwilę! O kurwa, nie! Karma, kurwo, karma! Co to za kelner, dwa? A pan może przyniesie mi jakiegoś picia albo trochę jedzenia, bo głodny jest, co? Nie. To pan nie kelner, to co pan robi tu? Pracuję jako koordynator. Jako, tak tu? Tak tu. Koordynator, da? Ja to przepraszam, proszę mnie wybaczyć, naprawdę. Niech mnie pan z roboty nie wypieprzy tylko. Proszę, niech pan nie robi. Nie, spokojnie. Naprawdę, niech mnie pan nie wywala, to sobie robota moja pierdza. Nie chcę jej stracić. Ja mam na utrzymaniu siebie tylko, ale mam. Dobrze, niech pan stanie i pracuje. Dobra, dziękuję. Wiem, przecież w dupie mam, sobie inną znalazł. To uważaj na plecy. Ja pierdolę! Co robimy? Kurwa, bo cię zajebi, ja pierdolę! Całowane było? Było. Kradzione nie samochody były? Były. Nie było całowane. Było? Nie. Paniczek. Za szyję było łapane, całowane. Ale to dlatego, że samochód kupiliśmy. W sumie kupiłam. Wysiadka. A, to co kupiłeś? Dlatego, że... Jak ja za to zapłaciłem? No długa historia, no. Długa historia, nie, czyli dlatego, że pani kupiła samochód, to było całowane, tak? Nie było całowane. A co było? Policzek. Co? No ja nie... Policzek z Niliczu, policzek z Niliczu. No to jest pani facet, czy nie? Nie. Facet? Łącz, bracie, łączę się z tobą w bólu. Fredson, kurwa, kopię GTR-a kupił, nie tu przyjaciel. O, kurwa, kradzione jest! Chuje na łeb. Kto wzywał? Helikopter pani, tak? Si. 150 tysięcy dolarów za 5 minut postoju jest ogólnie. Stoimy tu już 7,5 minuty, także... faktura, przelew? Słucham? Proszę? Oj, Jarek, dobra. Tej. Wyższa konieczność. Proszę? Wyższa konieczność, to nie ludzi muszą być. No, tak. Może być też wyższy priorytet faktury, przecież nie ma problemu. Widzicie moje tatuaże na ręce? Dlaczego mam niby tatuaże nazywać? Widzimy twoje tatuaże na ręcach. No i zajebiście, kurwa. Czemu ty sobie mur wydziarałeś na dłoni? Ale zobacz, kurwa, jaki zajebisty rękaw mam, chłopie. Co ty chcesz do mnie? A co tu masz wytatuowane? Co, na ręce? No, no co to jest? No chłopie, to jest stary, starożytny zapis ze starożytnej komnaty Azteków, wyciągnięty 400 tysięcy lat temu. A to ty wiesz, co tu jest zapisane, czy nie? No. Co? Jodę. To po aztecku znaczyło jest dobrze. To z korą?
że gram drzewo, a teraz tutaj korepetycje z przyrody, tak? Co ty, ośmieszyć chcesz? To gdzieś ta straszna tylko tu z nami. No, przecież, pamiętasz, Diana, jak grałam drzewo na przedstawieniu? Pamiętasz? Jak mi korę do mordy poprzepijali, później nie mogłam tego oderwać, pamiętasz? No, ale ojciec się śmieje. No właśnie, bardzo się śmieje. Się. Jeszcze przy małpie takie rzeczy gadam. Tato, ale przy małpie! I że byłam najlepszym drzewem w całym spektaklu. To ja bym powiedział, że jestem deską albo drewnem. Tak jest, rodzica. Przecież nie będzie przy małpie. Jayden, bo ostatnio właśnie dostałam skargę tutaj, że przeklinałeś. Ja przeklinałem? Przeklinałeś, Jayden? Nigdy w życiu. Tak cię tata wychował? Mam ojcu powiedzieć? Kurwo ty, czekaj, bo za 120 na godzinę. Kurwo ty powiedziałeś? Przepraszam, zatrzymania, a za chwilę zadzwonię. Barszczyk z uszkami, tak trochę przedświątecznie. Mamy wpierdalać czyjeś uszy? Halo! Halo, dzień dobry. Rafał Szkatruski z tej strony. Ja bym zainteresował usługą. Która godzinka by pasowała? No, na razie jestem wolna. A, no to dobra, no bo generalnie tam widziałem, że pani by się zgodziła na wszystko, także jest możliwość, żebym przyjął z 12 spoconych jokerów. Bardzo dobrzy ludzie, biznesmeni, pracują w tej firmie, tak? A to się nie rozumiem, o co chodzi? Nie wie pani, gdzie jest PSM? 4 PSM, może leży po naszym języku, nie? Nie. A dobra, no to a kojarzy taką pani firmę ochroniarską, Szkatulski Patron? Nie, ale słuchaj, przyjeżdżam do hotelu lub do mieszkania. Aha, no to, no to ja mieszkam na Jana Pawła. A. To tam do ciebie mogę przyjechać. No dobra, no to ja mieszkam na Jana Pawła 18 przez 4. No tak, mogę przyjechać. Mogę przyjechać, dobra. A jeszcze mam jedno pytanie, bo ja to nie czytałem do końca ogłoszenia. Co to może z panią robić, bo to też jest ważne. Dobrze, do widzenia. Opierdol mi kiełbasy, frajerze. Co kurwa, powiem mi, że wbiła na serwer i pogadała z Jokerem. Zaraz będę. A few moments later. Więc sprzedajesz ją za milion i dzień mi się na pół. A gdzie ty mieszkasz? Masz tylko żoniczo. No nie ma, ona jest warta milion, więc to ja też zainwestowałem. Ja chcę do tej, ja chcę pół miliona. Nie, pół miliona mi masz dać. Nie, tak? Nie, to płacz, kurwa, płaci. Nie, no to jak mnie, ale to jak chcesz mi spłacić, to masz mi pół miliona dać. Nie, 160 tysięcy. Jak jest 160 tysięcy? Ja 300 dałem na firmę. Nie, ja dałem 300 na firmę, 140 było twoje, a 160 było firmowe. No to 160, czyli ja zapłaciłam... 140 nawet z firmy sobie ja mogła zabrać, jeżeli nie zabrałaś. Czyli ty zapłaciłeś 160 tysięcy. 300, ja dałem 300 zanim dałem, tylko że 160 koła było z firmy ty pożyczyłaś i 140 koła ty dopłaciłaś. Czyli jak wpłacałem 300 koła na firmę, to ty mogłaś sobie 140 wypłacić, żeby mieć swoją połówkę opłaconą, a ja musiałem spłacić 160 na firmę. Co ty pierdolisz? Patrz, to inaczej zrobimy. To ty sobie wyciągnij mi z firmy 140 koła, ale mi dajesz 300. Ale użytnicza jest warta milion, to jest inwestycja. To jest Ale ty nie masz mi użytnicza, ty masz mnie spłacić. Użytnicze są warte milion. No to wbij na serwer, kurwa. No ale jak mam daj się zrobić, jak ty nie grasz? Jak wejdziesz, to ci kurwa CK zrobię. Zabiję ci tą Natalie Bull. Kurwa Maciś, to mnie dziewczyna kurwa opierdala. Kurwa, na siano, na rzesz kurwa mać. Zaraz jej tą kartę graficzną tam wykręcę, kurde. Kurwa mać, się kłóci, no posłuchajcie kurwa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kupiliśmy razem to za 400 koło. Ja 200, ona 200. Ona kupiła to za 600. Ale 140 tysięcy zabrała z firmy.
No, ja te 140, ja zapracowałem 300 koła, zapłaciłem 300 na firmę, bo 140 oddać firmie, to co ona zabrała, i 160, które ona sobie może zabrać. To jest 300 koła, pasuje. No, to teraz ona mi musi albo oddać 160 koła, to się nie opłaca, bo to jest kurwa milion warte, więc ona powinna mi pół miliona za to dać, bo to jest warte milion. No to pół miliona, no to powiedzmy nawet nie, bo 160, 140 inwestycja procentowo, 320 tysięcy powinna mi oddać. Idę kurwa do niech mi oddawa 320 koła, no. Mówi, że IC mam to załatwić? Jak mam to IC załatwić, jak ona nie gra? Kurwa. Natalia! Nie. 320 koła, wbijasz na serwer, że nicza jest twoja. Wbijaj na serwer. Chodź, bo wyliczyłem. Urzędnicze jest warta milion. 160, 160... Cicho! Ja teraz gadam. 160 koła? Nie. Dobra, to jeszcze raz, ja to wyliczę, patrz. 600 koła to kosztowało. Ty zarobiłeś 460 i 140 pożyczyłeś od firmy. No. No. To były twoje. Dokładnie. Ja to przesadałem na firmę, czyli spłaciłem dług u firmy, moją część długu u firmy, ale i część twoją, którą ty sobie możesz wypłacić. Więc wbijaj na ten serwer, wyciągnij sobie 160, staj mi dokończyć. Nie wkurwiaj mi, nie śmiej się ze mnie. Wbijasz teraz, nie możesz mi dać, masz wbić teraz na serwer, masz wypłacić 160 konta z firmowego, bądź chuj w te 160 koła, dasz mi po prostu mniej, patrz, od pół miliona dajesz mi 340 tysięcy. Jest twoja! Urzędnicza jest warta milion, urzędnicza jest warta milion. Ktoś sprzedał firmę za 1 100 000, więc liczy, że milion bym od razu dostał. Więc pół miliona. Nie przerywaj mi. Nie przerywaj. Nasze, to jest wspólne. To i to jest nasze. Czemelek. Tak, to jest 200 koła, Chamberlain jest warty, może 600 zachodzą, więc dobra, no to okej, git. Ja cię wypierdalam z Chamberlainu, ty mnie wypierdalasz z urzędniczej, ale wbijasz teraz na serwer i mi dajesz, 300 tysięcy moje. Tak. Robisz syka. Ja ci wbiję tam na ten unique FB ci CK zrobię. Jak ty się zesrasz? No kurwa, ja to tam, to daj mi chociaż to wynajmować. Ja muszę tam przenieść wszystko, a tam jest szafka zbugowana, bo nie jestem właścicielem. No bo urzędnicza jest moja. Nasza! Nie! Ty, kurwa, nie wkurwia mnie! To jest nasze! No Natalia, mam tego dosyć, nie? No nie, wiesz, ale wiesz co? To jest pół na pół. Pół urzędnicza jest moja, pół Chamberlain jest twoja. Ja jestem właścicielem Chamberlain, ty jesteś właścicielem urzędniczej. Okay. Ale to jest pół na pół. Jest za 400. Tak, ale tu dałem 300, tu dałem 200. Ty dałeś tu 300 i tu dałeś 200. Więc to jest wspólne, więc... Nie, ja się spłaciłam za Chamberlain. Za Chamberlain byłeś spłacony. Jaki spłacony byłem? Spłacony byłeś. Za Chamberlain po połowie. Jaki po połowie? Co ty pierdolisz? No tak, no po połowie. No to powiedz sobie, ile płacisz, ile Chamberlain? 400 koła. 400 koła, 200 od głowy. Tak, 200 od głowy. 600 koła, czyli 300 od głowy. Ale jakie 100 tysięcy wartość poszła w górę? Patrz! Tak, interesuje cię, bo patrz! Tak, ale mnie interesuje! Tak to działa! Jakbyśmy byli ożenieni, byśmy mieli prawdziwy dom, byśmy byli droższy, byśmy się rozchodzili, kurwa, ale rozwód brali, to by... Ale to jest moje też! To jest 50% moje, tak samo jak Chamberlain jest 50%. To jest pół na pół! Dobra, wiesz co mnie wkurwiasz teraz? Serio mnie wkurwiasz. Wiesz co, wkurwiasz mnie. Przez najbliższy miesiąc nie zjesz maka. Patrz, sprzedasz mi ją za 300 koła i dam ci klucze do niej. Ty się jakaś głupia. Ja mam siano, tylko mam za mało siano. Ja chcę auto kupić, a mam tylko 800 koła i brakuje mi 200 koła. No dlatego bij mi daj te 200 koła. Będzie twoja. Dobra, zabijam cię. Robisz CK. Ty jak bierz na wyspę, to ja do Stasia zaraz dzwonię i zabijamy cię, kurde. Nie ma Natalii, ból. Dobra, dzwonimy do Stasia. Nie mam numeru do niego, ale chuj. Dobra, spotkamy Stasia, to zagadam go, że trzeba Natalii ból zabić, bo kupiłem z nią dom, kurwa, i zniknęła i mnie wyjebała. Dobry, Pizza Hut z tej strony. O, Pizza Hut, no. Chciałbym indyka. No, proszę na tego. Takiego nie, to tam... To, see you later, bye! Bye, bye. Co to za Elvis jest? Nikolaj Wazili.
A, quanto ta. Tempo silverte, Vasili? Ta. Co tam? Ja moja babuszka w ziół pojebał. O kurwa. Nie no, tak to nie. Tak, to chyba niezbyt kolorowe. Teraz przyjdę. Ej, Maverick. No co mu jest? Słuchajcie, baliliście sobie kiedyś konia na tego? Na ufolutka? Na kosmitę? Walenie konia na kosmitę? Czyli jak? Że kładziesz się na swoje ręce i tak śpisz i potem rano jak wstajesz, to nie, w ogóle nie masz czucia i ona tak gibie się, kurwa, jakby była nie twoja. Wtedy sobie czepiesz tą ręką konia i w ogóle czujesz się, jakby ci walił foludek konia. Takie, wiesz, takie uczucie. Taka zdrętwiała ręka, wiesz, taka ręka zabójcy, której nie czujesz, a ona ci blablabla, no. O kurwa!